witam w lecie z kartonem. Wiem, że nie spodziewaliście się, że jeszcze się pojawi w tego roku lato. Mogliście pomyśleć, że rzuciłem cały z kartonem na rzecz łapacza. Nieprawda, lato będzie kontynuowane. Chciałem wam w ogóle coś powiedzieć. Ja nagrałem łapacza troli, ale nie był on wymuszony. Naprawdę nie musicie się bać, że założyłem jakąś maskę. Oczywiście w jakiś sposób tam się gra. Hej, muszę nagrać małą wstawkę, bo zatkałem w tym momencie mikrofon i nie było mnie słychać. A więc tak, z rzeczy, które powiedziałem tam. Powiedziałem, że jasne, w łapaczu troli w jakiś sposób się gra jakąś postać, ale nie jest to tak bardzo sztucznie, że to nie jestem ja. To jest tak, jak się wygłupia przed znajomymi, to jest tak, jak się po prostu ma dobry humor i ze wszystkiego się żartuje. Więc to jestem nadal ja, tylko że ja śmieszny ja. Kolejną rzeczą jest to, że łapacz troli nie wyklucza lata z kartonem. Te dwie rzeczy, no, moim zdaniem mogą żyć obok siebie. Jest nas 5000 w lecie z kartonem i jest to 5000 fajnych ludzi, którzy oglądają regularnie i spoko. A przy okazji, jak są ludzie, którzy czekali na łapacza troli, to będą mieli co oglądać. Myślę, że i łapacz, i lato z kartonem ma miejsce na tym kanale. Obie rzeczy się nie kłócą ze sobą. I to nie jest tak, że teraz ja typowo, że rzucam coś, co lubię robić, chociaż łapacza troli też mi się przyjemnie nie robiło, więc w sumie to też nie do końca pasuje. Będą i łapacze, i lato z kartonem. No, to teraz wracamy do filmu. Psiu. Także ja mam nadzieję, że nie będziecie pisać pod łapaczem. Pewnie i tak już pełno osób napisało, że się zmieniłem, że nie jest to już to samo, że wymuszam to, ale taka nie jest prawda. Ja już wcześniej mówiłem, że jeśli najdzie mnie ochota nagrać łapacza troli, to nagram. Naszła mnie i nagrałem. Mam nadzieję, że docenicie tego łapacza, że wam się spodoba. A lata z kartonem trwa dalej. No i jadę dalej deską. Yo! Hej, jestem z moim kuzynem. Siema. To jest twój wielki występ. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't. Prawie. 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 Połowie. Going again. Vlogowanie jest takie trudne, jak co chwilę coś przechodzi i co chwilę ktoś patrzy i to jest głupie gadać. Chciałem powiedzieć, że Wiktor już sobie poszedł i jestem sam. Kupiłem sobie granitę. Pamiętacie, może tydzień temu raz piłem to i no średnio mi wtedy to smakowało. Dopiero jak wróciłem do domu, to zrozumiałem, że ten smak dziwny to jest piña colada. Ja uwielbiam piña colada. Nie wiedziałem, jak mogłem wcześniej tego nie poznać. Minął może tydzień, a ja piję to już po raz czwarty. To jest genialne. Nazywam to szronem. Taki szron ze smakiem piña colady. Wow. Granita, moja miłość nowa. Miłość na to lato. I tylko taki mały fragment chciałem nagrać. A nie wiem, z 10 minut czekałem, aż ludzie poprzechodzą, bo co chwilę ktoś był i się krępowałem. I nawet jak trzymam aparat, to tacy starsi ludzie tak trzą. Co on robi z tym aparatem? Czy on jest z wydziału śledczego? Czy on jest prywatnym detektywem? Nie, vloguje. Bo wielki czarny aparat, bo vloguję. Nie robię żadnych podejrzanych innych rzeczy. To tylko vlogi. Cześć, kruki. Kruki się chodzą. Krukom nie przeszkadza to, że vloguję. Dzięki, kruki. W ogóle tak sobie myślę, że to jest dosyć dziwne, że kamienie przy wodzie rdzewieją. Jak metal. Poza tym uwielbiam ten widok. Tu są takie schody. Jest taki segment dla wózków. Tam jest jezioro. Ja tu jestem na desce. Jeśli nie skręcę odpowiednio szybko, a jestem z górki, więc jest rozpęd, no to wpadnę do jeziora. Oh yeah. Nie było pierwszy raz, jak to robiłem, więc spoko. Kukurydziane pole.
Jestem teraz na drugiej bardzo fajnej górce. Zresztą widzieliście tę górkę, gdy porównywałem deskorolki moje i Oliwii w tym filmiku. No to teraz drugi zjazd, drugi mój ulubiony. Ten chyba jest jeszcze fajniejszy. Tak, na pewno jest jeszcze fajniejszy. I prawie mi się wywalił, bo jak debil nagrywam to, zamiast skupić się na jeździe. Czego się nie robi dla YouTube'a. W sumie zawsze pokazuję te konie na Snapchacie, a nigdy jeszcze w lecie nie były. Wydaje mi się, że konie są dosyć inteligentne, przynajmniej wyglądają na bardzo takie inteligentne, majestatyczne, eleganckie zwierzęta. Idę do domu. Nie, uciekaj! Nie, deskorolko! Mam cię. O nie, uciekasz znowu! Komedia na YouTubie. A teraz zdjęcia z Instagrama. Wybaczcie, że znów bez komentarza do pojedynczych zdjęć, ale chcę jak najszybciej dodać ten film, bo teraz na pewno wiele osób się spodziewa, że jakby łapacz to nie będzie lata. No i chcę po prostu dodać ten film. Chcę, żebyście zobaczyli, że ja nie mam was w dupie, że ja chcę, żeby było to lato z kartonem. Także popatrzcie sobie na zdjęcia. Fajne zdjęcia, prawda? O, zasłania tu. Jutro będzie film chyba już o 10 normalnie, a jak czasem nie będzie o 10, to też nie panikujcie. Będzie pewnie później albo na następny dzień. To tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Dziękuję za pozytywny odzew łapacza troli. No i mam nadzieję, że zrozumiecie, że ja też nie udaję, tylko no jestem czasem śmieszny, a czasem przygnębiony. To różnie bywa. Ostatnio byłem śmieszny w łapaczu, więc spoko. No dobra, to do jutra!